Pompa ciepła, woda, woda. Będzie. Ale wpierw będzie potrzebny dawca. Dzień dobry. Udało mi się w cenie złomu nabyć taki oto klimat zadroprzenośny o mocy chłodniczej 3,5 kW. Co ciekawe, całkowicie sprawny. Czyli klasyczny, mobilny, pokojowy klimat zator kupiony oczywiście dla tej sprężarki. Toshiba PG150X1C na czynnik 407C. Tu już po demontażu plastików. Oczywiście zamiast 407C będzie R290, czyli popularny i dostępny bez ograniczeń propan, który w tej chwili i w tej sytuacji można z powodzeniem stosować. Zasada działania takiego urządzenia jest dość prosta. Sprężarka spręża pary czynnika, te trafiają na skraplacz, w którym ośrodek zimniejszy, tutaj przepływające powietrze, odbiera ciepło. To ciepło zostaje wyrzucone na zewnątrz budynku, gaz zostaje skroplony i wraca poprzez rezerwuar skroplin, który ma za zadanie dodatkowo dochłodzić skroplony czynnik. Tu jest czujnik poziomu skroplin, który załączy pompkę i odpompuje nadmiar skroplin, na przykład do kanalizacji. Ewentualnie na panelu można ustawić manualne opróżnianie rezerwuaru. Wtedy urządzenie będzie pracować do przepełnienia rezerwuaru. Ok, idziemy dalej. Skroplony czynnik opuszcza rezerwuar skroplin i trafia na filtr i dalej element rozprężny, tu w postaci kapilary, a dokładnie dwóch, by równo podzielić dystrybucję na parowniku. W wyniku rozprężania czynnika następuje obniżenie jego temperatury, czynnik trafia na parownik, gdzie znowu ośrodek zimniejszy odbiera ciepło z przepływającego przezeń powietrza. W efekcie powietrze opuszczające parownik będzie przyjemnie chłodne, a czynnik ulegnie podgrzaniu i odparuje. Pary czynnika następnie powrócą do sprężarki i cykl się powtórzy. Oczywiście tu pod parownikiem jest taka tacka ociekowa, wyłapująca skropiny, które trafiają do rezerwuaru. W pierwszej wersji, tej projektowej, układ miał być wyposażony w termostatyczny zawór rozprężny. Zakupiłem również zawory, dwa EV i jest pomysł, by w finalnej wersji pompy zastosować regulację elektroniczną zarówno w pierwszym stopniu, jak i w stopniu dochłodzenia czynnika. Ale o tym później. Ok, teraz trochę matematyki. Pompa ciepła w przypadku sprężarki, którą wykorzystam, przy COP 5 do 7 powinna dostarczyć moc cieplną 5 do 7 kW. Dolnym źródłem będą wody podziemne. Te nawet zimą mają w okolicach 8 stopni Celsjusza. Policzmy sobie, jaki musiałby być przepływ przez wymiennik, by owe 7 kW pobrać z dolnego źródła w ciągu godziny. Wzór wygląda tak. P, czyli moc w watach, to się równa delta T razy V razy 4199 i to dzielimy przez 3600 sekund, czyli 1 godzinę. Skróćmy sobie to od razu. 4199 podzielone przez 3600 daje nam 1,17, czyli nasza moc w watach to się równa delta T razy V razy 1,17. Teraz przeniesiemy sobie delta T i 1,17 na drugą stronę, czyli dzielimy to na delta T i na 1,17 i mamy moc podzielone przez delta T podzielone przez 1,17 daje nam V. Jeśli teraz podstawimy za P 7000, za delta T 6 stopni, 1,17, to się równa 997 litrów na godzinę. 997 litrów na godzinę to prawie 17 litrów na minutę. Dlaczego 6 stopni w przypadku delty T? Ano dlatego, że tak jak mówiłem, 8 stopni mają wody gruntowe. Z tej wody pompa nie może pobrać zbyt dużo. Wiadomo, woda zrzutowa powinna mieć temperaturę deko wyższą
niż temperatura zamrażania wody, więc jeśli pobierzemy 6 stopni, to zostawimy 2 stopnie, więc nam woda nie zamarznie, która będzie zrzucana do studni służącej do zrzutu wody. I teraz 17 litrów na minutę wymusza zastosowanie 3-calowej pompy głębinowej firmy na I o mocy 370 W. Pompa ta co prawda ma wydajność 30 litrów na minutę, ale przyjmijmy, że trzeba będzie podnosić wodę z 30 metrów, stąd 17 litrów na minutę. Pompa zużyje 370 W w ciągu godziny i tę wartość doliczymy do mocy sprężarki w celu obliczenia naszego COP. A więc realny COP wyniósłby wtedy 7000 podzielić na nasze 1000 plus 370, czyli 1370 i wychodzi nam 5 i 1 do 1. Oczywiście można by zastosować pompę mocniejszą i wydajniejszą, by zwiększyć COP poprzez uśrednienie mocy, jaką zużyje pompa. Na przykład taką pompę, która ma wydajność 75 litrów na minutę przy mocy 750 W. No ale wtedy należałoby dysponować jakimś zbiornikiem, paletopojemnikiem na bufor wody dolnego źródła. Taki paletopojemnik można by napełnić taką pompą w ciągu 14 minut, zużywając zaledwie 175 W. A to z kolei wpłynęłoby zasadniczo na COP, bo 7000 W dzielimy na nasze 1000 plus 175, czyli 1175, co daje już 5,95 do 1. No cóż, to by było chyba na tyle w tej pierwszej części. W kolejnych częściach powstanie pompa. Pokażę, jak zrobić wymiennik rurowy, jak dobrać się do wód gruntowych, czyli studnia tymi ręcami robiona. Jeśli się podobało, wiesz co robić. Zostaw łapkę w górę, napisz jakiś komentarz, może masz jakieś ciekawe pomysły. Pozdrawiam. Do zobaczenia.